I co ty tutaj w ogóle robisz? Co tutaj się dzieje w ogóle dzisiaj? Okej, już ci wszystko mówię. Nazywam się Ewelina Burdzy, jestem z Wrocławia. Przyjechałam tutaj dzisiaj, no wczoraj w sumie z mężem. Jest już połowa gdzieś wspaniałego eventu rozwojowego, na którym w sumie jestem pierwszy raz. Byłam na innych rozwojowych, innych rzeczach, tak powiem, rzeczach czy szkoleniach, ale jednak powiem ci, że to jest dużo bardziej wyjątkowe, dużo bardziej wnoszące dużo więcej w moje życie, w moje wartości, w to, co chcę zmienić. Więc powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że na pewno będę wracać zawsze, że będę wprowadzać to, czego się nauczyłam, stopniowo. No i wiem, że czeka mnie dużo, dużo więcej niż zaplanowałam nawet i będzie to naprawdę i to i chwila i zaraz to będzie, więc jestem tego świadoma. Fajnie. Więc cieszę się, że mogłam coś do ciebie więcej powiedzieć. Super, bardzo miło. Fajnie, super, też się cieszę. Jeszcze jedno pytanie ci zadam. Słucham. Przed chwilą była sesja z Beatą. Tak? To była bardzo intensywna sesja. Aha, to prawda. Co ci się najbardziej podobało w tej sesji i co wyniosłaś dla siebie? Co by z Beatą? Czekaj, niech sobie zbiorę myśli, bo było tego sporo. Przede wszystkim, tak, dziennik lidera, który chcę, będę, tak, wdrażać, czyli codziennie 15 minut na analizę tego, czego się nauczyłam, co zrobiłam, co wymaga poprawki, doskonalenia. Chcę cały czas się doskonalić i to też robię, ale teraz jakby to bardziej czuję i wiem, że to ma sens, żeby być bardziej szczęśliwa, spokojna, spełniona. Więc to są takie główne dwie lekcje, a jeszcze mam dużo więcej lekcji, które by trzeba było, że tak powiem, więcej opowiedzieć, więc myślę, że takie dwie główne najważniejsze są dla mnie właśnie te. Super. Zaproś jeszcze ludzi na następne wydarzenie. Kiedy będzie? Wydarzenie, tak jak macie tutaj napisane i napisała właśnie Beata, między 22 a 24 marca właśnie jest kolejny LDS, tak, czyli Leadership Development Seminar, więc zapraszam was serdecznie, będę tam ja, będzie tam Robert, będzie tam mnóstwo innych ludzi, którzy tutaj są, ponad 1000 osób, 1200 gdzieś będzie, więc myślę, że nawet wtedy będzie jeszcze więcej, więc bądźcie tam też, bo nie starczy dla was bilet. Więc serdecznie was zapraszam. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, pa.